LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, morzywoł@luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Brązowy medalista olimpijski w boksie z Barcelony Wojciech Bartnik w czwartek gościł w szkole podstawowej nr 2 w Końskich. Bartnik zachęcał do uprawiania jego pięknej dyscypliny sportu. Dzięki projektowi pani minister Anny Krupki. Jestem tutaj i za to bardzo dziękuję, ponieważ namawiam do ruchu, namawiam do gimnastyki, do ćwiczeń, a przede wszystkim do uprawiania pięściarstwa. W spotkaniu z mistrzem udział wzięli zawodnicy klubu Boxing Końskie, uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Końskich. Zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński. Niezwykłego gościa powitał dyrektor szkoły Jacek Schmidt. Wojciech Bartnik w ramach ministerialnej akcji odwiedza wiele placówek. Dzisiaj jesteśmy w Końskich, odwiedziliśmy już kilka miejscowości. Sam trener gości na zaproszenie pani minister Anny Krupki i odbywa spotkania w szkołach i w klubach sportowych. W szkołach są to typowo pogadanki o sporcie, o drodze do medalu, o trudnościach, o tym jak przez pracę, przez konsekwencje można, że tak powiem, osiągać swoje cele. Nie tylko w boksie, nie tylko w sporcie, ale również w innych dyscyplinach. I właśnie na takie opowieści, przesycone determinacją w dążeniu do założonych celów, mogli liczyć uczniowie w Końskich. Ja tutaj jestem i z serca będę chciał wam coś powiedzieć. To na przykład, że miejscowość wasza jest ilutysięczna? 20, co nie? No ja mieszkałem troszeczkę, ja się urodziłem w Olesicy, koło Wrocławia. To jest miejscowość, słuchajcie, trochę większa od tej. Kiedyś mi mówili, że nie ma szans na to, żeby się wyjść, żeby coś osiągnąć. To jest nieprawda. Ja osiągnąłem bardzo dużo, mogłem jeszcze więcej. Jeszcze mogłem więcej, oczywiście mam do siebie trochę pretensje, bo mogłem jeszcze zdobyć medal w Atlancie, w Sydney, gdzie byłem, bo byłem na trzech igrzyskach olimpijskich. No jest fajna robota tak naprawdę, ale słuchajcie, u mnie klubu bokserskiego nie było, u was jest. Już macie lepiej, nie trzeba daleko jeździć. Ja dojeżdżałem do Wrocławia, słuchajcie, na treningi. To było jakieś około 35 km. Ale kiedy człowiek młody, i się trochę jest znacie, macie kieszonkowe, co nie? Macie? Ja nie miałem kieszonkowego. Ja czasami jechałem na trening, powiem brzydko, na gapę. Czasami musiałem wysiadać z pociągu podczas jazdy, ponieważ konduktor szedł. Już mnie kilka razy złapali. Nie miałem biletu, a jechałem na trening do Wrocławia. Przyjeżdżałem na trening do Wrocławia, a już było po treningu. I trener mówi, co się spóźniasz? Wynocha, nie wygania. Prawda? Ale kiedy mu powiedziałem, że ja dojeżdżam do Leśnicy, no mówi, trzeba było od razu powiedzieć. Ale trener mi nie pozwolił. Także taka była sytuacja trudna. Nie poddawałem się. Przyjeżdżałem, jeździłem do Wrocławia. Słuchajcie, w wieku 17 lat pojechałem. 17 lat to już jest człowiek dojrzały, co nie? Raczej taki w miarę dojrzały, tym bardziej. Kiedy mieszka się w rynku, gdzie trzeba czasami się, no, wtedy trzeba było troszeczkę się szarpać. O to szacunek, o to, rozumiecie? No, takie trochę prawidła podwórka rzuciły. Wówczas, bo dawno, 84 rok. Wtedy właśnie pierwszy raz pojechałem na salę i po dwóch tygodniach treningu, zrobiłem około 5-6 treningów. Nie pamiętam dokładnie, ale trenowaliśmy tak poniedziałek, środa i piątek. Byłem na każdym treningu. Co zrobiłem? Trener mówi, ty jesteś, no, ty będziesz boksował w meczu. Mecz ze Świdnicą, Polonia Świdnica. I on od razu mówi, ty zaboksujesz. A on mówi, chcesz czy nie? Ja mówię, pewnie, że chcę. Nie wiedziałem, czy to jest lewy, no za bardzo nie wiedziałem, czy to jest lewy prosty, prawy, sierpowy. Mój styl się nazywał być jaki? Krał. Po prostu tak rzuciłem się na mojego rywala i go pokonałem. Bokser musi zadać cios i nie przyjąć żadnego. To ma być odmierka na pięści, tak jak powiedział, tam aż tam. To ma być po prostu, był to zeria. Ja nie mówię, że każdy ma być, bo każdy ma inny styl, nie? Ja jestem byłem szybki na nogach, to mogę sobie boksować nogami. Ale też niby mały jestem, niski na swoją wagę, bo takim miałem rywali. Władimir Kliczko, znacie? No ja walczyłem z nim też. Przegrałem z nim, bo tak przegrałem. A Władimir tak, powietki,
tak. Minimalnie z nim przegrywałem, ale musiałem jakoś nadrobić, musiałem podejść, skrócić dystans, ale potrafiłem boksować to z dystansu, na całą długość. To, że miałem ręce długie, umiałem robić, a my teraz bijemy tak. I mówię tym zawodnikom, chłopie, ile ma wzrost? 1,95 m. To skąd? Poczekaj sobie, przednią ręką, bo jest normalna pozycja. Mówię, Mati, uderz w kontur. Wojciech Bartnik to brązowy medalista olimpijski z Barcelony, ostatni polski medalista olimpijski w tej dyscyplinie. Obecnie jest trenerem seniorskiej kadry narodowej bokserów.